Maćku, odkryłem jakiś zabytkowy bruk, wydaje mi się, starych Kent. Nie wiem, z którego wieku. 17, może 16, może 18, bo jesteśmy w piwnicy jednej z kamieniczek na rynku w Kentach. Rynku miasta, które właściwie pierwsze wzmianki o tym mieście są już z XIII wieku. Tak, bo w latach 40. Kenty należały do sióstr ze Staniątek pod Niepołomicami. Później pod koniec tego wieku zostały sprzedane księciu Oświęcimskiemu. I największy rozkwit, jak gdyby, Kent, jeżeli chodzi tutaj o rzemiosło, handel, bo to było podstawą bogactwa tego miasta, przypada na koniec wieku XV, wiek XVI, później oczywiście ono również się rozwijało, aż do wieku XVIII, kiedy to Kenty tutaj zostały częścią monarchii austriackiej. Znaczy wcześniej były częścią Rzeszy Niemieckiej, bo pamiętajmy, że to jest pogranicze. Ziemie, które raz przechodziły z rąk polskich do czeskich, do niemieckich. Właściwie to jest sama granica. Miasta nad granicą zawsze dobrze żyją, głównie z przemytu. Także tutaj w wieku XIX również ten handel i to rzemiosło były podstawą funkcjonowania. Te miasta jak Andrychów, Kenty dosyć się rozwijały w tym czasie, o czym świadczy no choćby to, że rynek jest cały murowany i możemy grzebać w tej piwnicy, znajdując różne rzeczy, jakieś kawałki szkła, różne zbutwiałe reszty. No gdybyśmy, myślę, dalej pokopali w tej warstwie kulturowej, która przez te kilka dobrych wieków tutaj naniosła ten element tak zwany historyczny, to myślę, że jakieś ciekawe tutaj odkrycia byśmy poczynili. Znaczy, ale tu powinniśmy znaleźć jakąś beczkę z czymś, bo wtedy nie było lodówek i właśnie te piwnice pełniły taką rolę. Trzymano beczki z winem, z piwem, no wtedy, że nie pito takiego czystego alkoholu, jak się dzisiaj pije. Panie Maćku, siedzimy sobie w takim mieszczańskim salonie. W Kentach, bardzo ważnym mieście na trasie pomiędzy Krakowem a Wiedniem. Ponieważ podstawą zamożności, bogactwa i też znaczenia miast i miasteczek było rzemiosło i handel. Tutaj Kenty szczególnie rozwinęły się, przeżywały. W XVI wieku. No bardziej w XVI, wtedy tutaj istniało, prowadziło działalność kilkadziesiąt zakładów rzemieślniczych, samych szewców było ponad 30, także tutaj właściwie cechy decydowały nie tylko o życiu gospodarczym, ale również o życiu politycznym. Tak, i to były też no, towarzyskie takie instytucje. Tak, zarówno burmistrz, jak też rajcy wywodzili się. Ławnicy, tak. Tak, więc tutaj z tego stanu i cechy, czyli organizacje skupiające ludzi wykonujących dany zawód, one posiadały swoje własne oznaczenia, symbolikę. A przede wszystkim lady cechowe. Zwane również skarbami cechowymi, w których przechowywano najważniejsze dokumenty dla danego cechu. Tak, pamiętajmy, że to są czasy, kiedy archiwa dość często płoną, rzadko zresztą kto umie czytać. Tak, i również, ponieważ posiadały one różne podwójne dna, skrytki pełniły rolę jak gdyby takiej podręcznej kasy pancernej i tutaj właściwie, jeżeli otwierano przy całym ceremoniale właśnie taką ladę, wówczas nawet choćby była najgorsza, że tak powiem, szewska impreza, to wszyscy tutaj milkli. I również przechowywano w tychże ladach statuty cechowe, a więc jakieś wspomnienia, pamiętniki, a także listy członków danego cechu. Tak, tam były takie ważniejsze dokumenty, właśnie wyciąg z ważniejszych dokumentów i te statuty cechowe są no niesłychanie ciekawym źródłem. Tutaj w Kentach zachowało się parę takich, które zbierają dokumenty od XVII do XIX tak, wieku. Tak, i to jest również doskonałe źródło historyczne opisujące nie tylko dzieje samej miejscowości, ale również jego mieszkańców.
Panie Leszku, mówił Pan o tych różnych przedmiotach związanych z cechem. Tak, najważniejszy oczywiście był skarb, czyli lada, ale tutaj też szereg innych wyznaczników, jak na przykład obesłania, gdzie tutaj wysyłano najmłodszego członka cechu, najczęściej jakiegoś ucznia, żeby oprzedł wszystkich rzemieślników. Tak, zaprosił na zebrania. I zawiadomił ich o zebraniach, o jakichś innych uroczystościach właśnie związanych z działalnością cechów. I to jest właśnie obesłanie cechu krawców w kształcie właśnie takiej monstrancji. Panie Maćku, tak? Rewolucja naukowo-przemysłowa z XIX wieku przyniosła tutaj wielkie zmiany, jeżeli chodzi o rozwój technologiczny różnych branż i dziedzin życia. Również w dziedzinie krawiectwa, z którego tutaj spłynęły te okolice. I tutaj mam taką ulotkę reklamową właśnie maszyny Singer na stole z klapą, szufladką i pudełkiem. Niejedna z pań uczy szyć swoje córki na tej samej maszynie Singer, na której uczyła ją szyć jej matka. Dokładnie tak było, na przykład moja babcia uczyła moją mamę właśnie szyć na maszynie singerowskiej. Moja również. 60. jeszcze używano tej maszyny. Ale tutaj właśnie w Kętach związane to było z sukiennictwem. Przecież produkowało się materiał, właśnie wynalezienie i te zmiany tutaj. Czy tu można też powiedzieć, że maszyna singerowska dała kobietom dość sporą niezależność? Przede wszystkim skrócił się czas szycia. Można było szyć dla kogoś innego. Dzięki temu te kobiety mogły zarabiać, po raz pierwszy w dziejach mogły samodzielnie zarabiać. Czyli taka delikatna emancypacja. Nawet nie delikatna. Panie Leszku, dzisiaj dzieci ścigają się na PlayStation. Jeszcze do niedawna były takie samochodziki na baterie, ale gdy nie było samochodzików, dzieci bawiły się na takich drewnianych, bujanych konikach. Ja też takiego konika miałem. Rodzice mi kupili na Emausie. Ale na pewno nie takiego, jak jest tutaj w muzeum w Kętach. To jest konik tak wykonany, że można powiedzieć, że to jest Mercedes wśród koników bujanych. Zwłaszcza, że głowę tego konika wykonał taki znakomity snycerz tutaj z Kęt, Stanisław Jarząbek. Stoi na stacji lokomotywa ciężka, ogromna i pod z niej spływa. Wszyscy bawiliśmy się także w dzieciństwie lokomotywami. Ale historia tej lokomotywy jest szczególna, ponieważ została wykonana w obozie jenieckim przez mieszkańca Kęt, Tadeusza Matusiaka. A w którym obozie? W Murnau. Szczególna jest historia, ponieważ pan Tadeusz podczas wykonywania tychże zabawek został nakryty przez Niemców. Wszystko szczęśliwie się skończyło, no ale musiał wykonywać dodatkowe zabawki, które przez strażników były wysyłane do swoich rodzin. Natomiast w nagrodę, jak gdyby, mógł on wysłać te swoje zabawki tutaj dzieciom, swoim dzieciom w Kętach. I tam rzeczywiście jest data 1944 rok. Także w okresie I wojny światowej tutaj to miasto, jego mieszkańcy bardzo pięknie wpisali się w historię tego okresu. Rzeczywiście, tym bardziej, że w 1915 roku właśnie tutaj w Kętach i w okolicy przebywał Józef Piłsudski ze swoim sztabem, prowadząc reorganizację Legionów. A rok później mieszkańcy Kent ufundowali dla Legionów Polskich tą wspaniałą tarczę legionową, zbierając datki na wdowy i sieroty po Legionach Polskich. A jak to jest, że ta tarcza się uchowała? To chyba jest rzadkość. To jest unikat, panie Maćku, ponieważ tą tarczę i wiele tych wspaniałych eksponatów tutaj zgromadzonych możemy oglądać dzięki pasji jednego człowieka, Aleksandra Kłosińskiego, który zbierał przez lata te pamiątki, a później po śmierci rodzina przekazała je na własność miastu. Ale panie Maćku, dzisiaj rozmawialiśmy o rzemiośle, o handlu. Może byśmy się nauczyli jakiegoś zawodu sensownego. Szewczyk dratewka. Zcierana roboty. Na
nadaje się to do szycia butów? Muszę jeszcze tylko coś odkręcić. Jedna śrubka. Gdzie to leżało? Jakieś krzywo. Tutaj. Racu, racu. O, kręci się. Jeszcze się kręci. Jeszcze nici. I znowu te buty. Gdzie ja położyłem? Szewczyk dratewka. Trzeba było przeczytać instrukcję. Jedziemy stąd, ponieważ...